Witam serdecznie, zapraszam na kolejny film z serii Zagramy Werex i na początku porozmawiamy sobie z Volkmarem, czyli klerykiem, który jest tutaj jest na tej wyspie i jest odpowiedzialny za problem z dostawami do banitów po prostu. No i zobaczymy, czy coś nam teraz powie, ponieważ ostatnio wykonaliśmy dla niego zadanie. Rozmawiałem ze złomowym baronem. Przekonałeś go, że nie musi się już martwić o wysyłkę? Tak. Dobrze, w takim razie możemy działać dalej. Weź to, w imieniu Kalana. Okej, 200 kryształków, bardzo ładnie. Uważaj na siebie. No i wydaje mi się, że to już jest absolutnie wszystko, co mieliśmy tutaj do roboty. Nie udało mi się, tak powiem wam, znaleźć jeszcze żadnego teleportera tutaj. Cały złom musi trafić do Ignadonu. Aha, to wszystko. Tylko wody uwodziciel, dobra. Więc myślę, że możemy na spokojnie ruszać, słuchajcie, z dalej. Czemu to był dźwięk, jakby się skrzynia otwierała jakaś? Że możemy ruszać po prostu z zadaniami kolejnymi. I tak patrzyłem sobie trochę tutaj na tawar i powiem wam, że tawar chyba byśmy sobie na razie odpuścili. Natomiast moglibyśmy zająć się jeszcze Edanem i spróbować z tą świątynią Manny. Ewentualnie jest opcja, że Kaja nam powie coś nowego, więc możemy też i do niej sobie podejść. Także chodźmy tutaj do matecznika, bo tak naprawdę no, tam się te zadania powoli zaczynają kończyć, które mamy do wykonania, więc wypadałoby wbić ten poziom i mieć jakiś taki punkt zaczepienia nowy, bo naprawdę bardzo dużo już tego mamy zrobionego. Zdaję sobie sprawę, że rzecz jasna są tutaj na pewno jeszcze NPC i osoby, z którymi moglibyśmy sobie jednak porozmawiać i czegoś się ciekawego dowiedzieć, ale no zobaczymy. Może pójść z nami. Dobra. Dlatego, że i tak żadnego towarzysza teraz nie mieliśmy, więc czemu nie? Niestety zadania nowego dla nas jeszcze tutaj nie ma. Ale zawsze się lepiej z kimś podróżuje niż samodzielnie, więc niż w pojedynkę. Więc może zadanie główne byśmy ogarnęli. Jakieś. Plan bitwy Zardoma. Elektor Repox dowiedział się, że żyje. Muszę go powstrzymać, zanim zgłosi to do Xakoru. Znajduje się on tutaj. Tu jest Repox, także myślę, że możemy się przenieść do reliktu. No i po prostu spróbujemy jakoś tutaj podziałać z tym, żeby jednak pozostać anonimowym. Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Obserwuję cię. Ale widzę, że wy tak, kurczę, coś z tą bronią tutaj robiliście i nie wiem, czy kogoś tam widzieli, czy co. No nieważne, mniejsza. Mniejsza z tym. Idźmy po prostu tędy. Tu są banici, którzy pamiętam, że bardzo chcieli się... Przyszedłeś dla Coopera. O. Tak. Wygląda na to, że możemy na tobie polegać. Za dobrze wykonaną robotę należy się zapłata. Tak to działa w towarze. A to już dawno temu robiliśmy. Teraz, już wyszedł, jak zamierzasz dostać się do środka? Miałem nadzieję, że Cooper załatwi to ze środka, ale nic z tego. Trzeba będzie poczekać, aż coś się tam zmieni. W środku coś się szykuje. Wystarczy poczekać, aż sprawy osiągną punkt krytyczny. Do towaru też nie mamy po co wracać. Książę nie przepada za dawnymi sługusami Baxtera. Zaryzykujemy i zostaniemy tu trochę dłużej w nadziei, że albowie się nie pojawią. Dysponowali wielką techniką? Trzeba zająć się tymi stworzeniami. Idź czyścić swój laserek gdzie... Jest aż tak łatwowierny? No dobra. No, okej, nie spodziewałem się tego, ale zawsze dodatkowe kryształki się przydadzą, zawsze spoko. Będzie coś takiego. No i oczywiście też fajnie, że udało się dokończyć jakby zadanie kolejne. To tam pamiętam, tak przypomnę może, bo to było naprawdę dawno temu. Chodziło o to, że Cooper nie mógł wyjść jakby z tego wolnego miasta, które jest tak naprawdę ogarniane przez kleryków. No i po prostu chodziło o to, że nie miał identyfikatora i musieliśmy mu jakiś tam, znaczy musieliśmy mu dostarczyć podrabiany. Tam też mieliśmy dostać w ogóle do tego miasta. No ale wszystko, jak widać, zostało dobrze zakończone. No i wiemy, że coś tam się szykuje, że prawdopodobnie dojdzie do jakiejś rewolucji, coś, jakiejś walki. Bo pamiętam, że mieliśmy do podjęcia jedną decyzję taką, która miała mieć wpływ na dalszy los gry, właśnie w rozmowie z jednym z NPC-ów w tym mieście. Nie tak cofnęło, ale to było przerażające.
No i to ma ponoć mieć właśnie znaczenie dla przebiegu tego i dalszego losu po prostu całego miasta. Dobra, chodź tutaj. Co to jest w ogóle? Trzymajcie się blisko, weźcie razem. Śnieżny pazur. Okej. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Już dwa są. Świetnie. Może się wyleczę. No i nie zdążę się wyleczyć, bo to trwa godzinę. Jene. Dobra, nieistotne. Serio, że tutaj był safe? Czy robiłem go już na śniegu? Nieważne. Nieważne. Co my tutaj mamy? Cokolwiek? Nic. To takie poczucie, że a może by coś tutaj jednak było. W sensie, że ktoś tutaj był. Po prostu jakieś klimatyczne miejsce, ale niestety całkowicie puste i niepraktyczne w ogóle. Tylko dekoracja to była. No tutaj też są albowie. Nie wiem, czy niedobrym pomysłem byłoby zawalczenie z nimi, wiecie? Trochę ich tam jest. Ale dobra, może będziemy się oszczędzać na razie. O, tutaj Alp walczy z kimś. Dobra, jest z głowy. No tak, już musieliśmy pokonać, bo był na naszej drodze po prostu, no. Już mogę więcej powiedzieć. Widzę, że paru padło już. Tylko nie wiem, czy to przypadkiem nie za naszą sprawą. A nie, jednak nie, bo bym ich zlutował wcześniej. I tutaj napadły ich szakale, no. I gryzak. Sobie nie poradzili, słuchajcie. Potężni albowie nie poradzili sobie z gryzakiem i szakalem. Przynajmniej nie na tyle, żeby wyjść bez szwanku z tej walki, nie? O, bez ofiar. Dobra, czy my tutaj musimy iść na górę? Nie, to jest ten budynek w tym miejscu. Ale góra to nie jest zły pomysł, żeby po prostu oblecieć to wszystko. To tu się kręci na dole. Chyba mnie zauważył. Nawet na pewno mnie zauważył. Dobra, ale i tak czeka nas tutaj rozmowa. A więc to tak. Plotki okazały się prawdziwe. Oczywiście. Dowódca Jax, wciąż żyjesz. Eleksator Repox, jak sądzę. Gdy byłem dowódcą, ty byłeś chłopcem na posyłki. A teraz jesteś nikim. Moja śmierć pomogła mi umocnić pozycję w Lodowym Pałacu. Lojalność się liczy. Byli tacy, którzy przewidzieli twój upadek. Okazało się, że mieli rację. A ty akurat dostałeś awans. Całkiem przypadkowo. Nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego zdradziłeś hybrydę. To mnie zdradzono. Powtarzaj to sobie. Co teraz zrobisz? Będziesz tam stał, pogodziwszy się ze swoim losem? Czy zaczniesz walczyć o życie? Nie mam zamiaru umierać, dopóki nie poznam odpowiedzi. Co powie Kallax, gdy mu zgłoszę, że naprawiłem jego błąd? Twój brat będzie skończony. Nie dojdzie do tego. Co jest martwe, powinno takie pozostać. Wow, no dobra. To broń na broń w takim razie. Tysiąc doświadczenia, naprawdę. 106 eleksitu, świetnie. Ej, tutaj był Alp, a tutaj coś banici, nie czaję zupełnie. Upieszcy. Aha. Uzbrojony upieszca to już jest trochę inny temat. Z tego co widzę. No już wielu ich tam nie pozostało. Dobra, pięknie. Zobaczmy co takiego w nich będzie. Napój energetyczny i 99 eleksitu. Granaty ręczne i eleksit. Generalnie dlatego eleksitu warto z nimi walczyć po prostu, nie? To jest naprawdę super rzecz. Tu jakieś skarby może jeszcze macie? No coś tam jest, jakiś eleksit. Zawsze sobie warto to podnieść. Many troszkę. Lampa naftowa. Okej, okay, nie ma tragedii. Dziennik miłośnika gór. Piwór, okej.
Nie, nie będziemy spać, bo i tak jesteśmy pod wpływem jeszcze tego mięsa, więc to i tak mi się życie zregeneruje. O, już się zregenerował nawet na spokojnie, także pokój. I na górę może, co? Byśmy sobie jeszcze zajrzeli. Karton papierosów, Alex, 4 domy. O, 7 wskazówka, droga do kolana. Ukończone zadanie w ogóle. Nowy poziom. I świetnie. Czekajcie, zobaczmy to sobie. Coś tam wisi. Taki obrazek. 4 domy. Czarny i zielony dom mają tyle samo lat. Dobra. Dziennik miłośnika góry jeszcze. Fali się doświadczenia. Czy to było w ukończonych w Ignadonie? Główny chyba nie, co? Szans. Miejsca to będą. Nie. Gdzie to będzie? Dobra. Wierniemy to sobie później. Ja teraz tego szukał w tym dzienniku zadań. Chyba, że to nie będzie w tym dzienniku zadań, tylko może w aktywnych po prostu jeszcze. Cierpliwość. Karak został wezwany, to na razie tego nie możemy zrobić. Plan bitwy z Ardoma. Śmierć geniusza. To moglibyśmy sobie ogarnąć. Czyli Logan jest... Wow. Znaczy to jest Konrad, okej. Okay. Zachodźmy do Konrada. W takim razie. Tylko, że... muszę doczytać, jakie mamy zamiary wobec niego. Zabijać bym go raczej nie chciał. Tutaj. Więc raczej byśmy się na to nie pokusili. Logan, książę towaru, jest wściekły na Konrada, który go zdradził, chce go zabić. Nie może mu darować, że szukał go w kwestii Big Bang. No właśnie, tego nie możemy zrobić. Wybacz. Czy ty nie powiesz czegoś nowego? Jak się? Bardzo dobrze. Okej. Czyli nic się w tej kwestii zupełnie nie zmieniło, słuchajcie. Także nie, no to sobie na razie odpuścimy. Jak wyglądamy z poziomem? Bo wbiliśmy tak, 24 mamy poziom. Wiem, że mam masę punktów atrybutów i wiem, że mogę levelować już tam spokojnie zręczność czy siłę i korzystać z nowej broni. Tylko kurde, nie wiem, czy chcę korzystać z tego, bo to jest na drugim poziomie. Mówicie, że bronie ulepszone nie do końca się opłacają, że lepiej znaleźć coś, czy kupić, co będzie na przykład tak to, co ma 75 punktów obrażeń, zobaczcie. Podstawowo, na zerowym levelu jakby, nie? Ulepszenia. To jest na plus 2 i ma 72, więc słabo. Ma truciznę oczywiście, ale pytanie, ile ta trucizna robi. Natomiast to ma 80 wymaganej siły i budowa 60, także jest naprawdę sporo. Dlatego, kurczę, nie wiem. Tutaj też oczywiście punkty nauki mamy i tak dalej, i tak dalej. No, ale na razie to i tak chyba byłoby tyle. Czy przystał? Nie. Okay. Nikt nie widział. Zawsze troszeczkę, powiedzmy, doświadczenie to było. Dobra, to co? Myślę, że możemy... Są uzależnieni i przez to niebezpieczni. Tak poszukać broni. Volkmara, tu jest Jack. Kurde, jak daleko, nie? Właśnie Volkmar nam jeszcze tutaj to, z tą bronią ogarniał. Chodziło o to, że stracił on swój karabin bodajże. I nie chcę, żeby banici mieli do niego dostęp. No faktycznie, te hitboxy nie są najlepsze. No, nie najgorzej, nie najgorzej bym powiedział. Tutaj też jest jakiś skeks, bo bym chętnie sobie go upolował. Nie, już coś mniejszego. Damy im spokój raczej. Znaczy, to nie będzie warte w ogóle naszego zachodu. Okej. Zapis. To jest jeszcze dalej. Tutaj był... To był ten Connor chyba, który... polował na te szakale. To jeszcze jeden jest.
że go już tutaj nie zostaniemy. Jak widać, nawet tutaj da się. Go odesłaliśmy po prostu do kleryków. To doprowadziło do tego, że zadanie po prostu się zakończyło jakby. Trzymajcie się blisko! Walczcie razem! Nie wiem o co chodzi, że mi się to nie naładowało w ogóle. Dobra, nieważne. Jedzmy sobie coś. Broń schowajmy. I lecimy. Wiesz co? Tak będzie szybciej. A chciałem to zadanie robić, a nie walczyć tutaj z nimi. Dobra. Ale chciałem ich zabić, bo troszeczkę jak spać zawsze niby, ale też chodzi mi o samo zdobywanie pożywienia też. Czyli Jack będzie mieszkał tam, w tej latarni, tak? Na to wychodzi. Czemu Jack, tak samo jak w Gothiku trójce, był też takim pustelnikiem, który mieszkał w latarni, nie? Mi się, czy źle pamiętam. Ale wydaje mi się, że jeżeli tak, to nie jest przypadek, że ma takie samo imię, co pustelnik z Gothika trójki. Oho! Wiecie co to jest za miejsce, nie? Tylko czemu tu się porespiły jakieś potwory? Ej, o co tu chodzi? Patron. A, to jest podobno ten jeden z najmocniejszych potworów w grze chyba, co? Zobaczcie ile to ma życia. O mój Boże. O mój Boże. Ej, odpuśćmy to sobie. Odpuśćmy to sobie. Bo nawet miotacz ognia tutaj nic nie robi praktycznie. To jest tak silne. No nie wierzę! Nie chcę tego oglądać nawet. Dobra, to pójdziemy na most w takim razie. Wybacz Kaja, wiem, że pewnie zginiesz od nich. Ale to są tacy przeciwnicy typowi, że gdyby nie mieli tych ataków dystansowych, to nic by nie mogli zrobić, nie? No. Chodź. Ej, ładnie sobie poradziła nawet. Dobra, chodź. Niech im tym razem ujdzie na sucho. Tym razem moglibyśmy pójść po prostu i to jakoś ogarnąć. Ciekawe, czy z tym Jackiem będziemy walczyć, czy będziemy mogli jakoś dojść inaczej do porozumienia. No, płacić mu oczywiście nie zamierzam za to. Bo niby dlaczego mielibyśmy to robić, ale nie wygląda tu jakby się czego, jakby się kogoś spodziewał na takim pustkowiu. Chociaż jest jakaś ekipa, słuchajcie. Także jednak chyba był przygotowany na to, że ktoś tu przyjdzie. Mamy kolejną zdobycz. Bardzo ładna. Świeże mięso i to w sporych ilościach. Ładnie się ugotujesz. Ugotuję? Oddamy ci sprawiedliwość. Kilka gałązek wątłoziela, korzeń trybika i idealnie się nadasz. Aha! Czyli jednak. Wygłodniała pustynia 2 na 10. Co tu się wyprawia? Kończono wygłodniała pustynia. Chyba nie wszystkie budynki są pozbawione wdzięku. Chyba nie brałem tego zadania nawet. W tym miejscu panuje niesamowity spokój. Niesamowity spokój właśnie widzieliśmy przed chwilą. Tak trochę jej coś nie wyszło. Dobra, ale to jest Jack. Ale nie wygląda jakby on był chyba jakoś z nim połączony. Chociaż dobra, może jednak tak wygląda. Okej, nie mam pytań. Daj mi chwilę. Muszę się uspokoić. Już nie ściemnie, że ich nie znałeś. Spokój. Spokój. Uff. Cholera. Jeszcze chwila i ci kanibale zawiesiliby mnie nad ogniskiem. Wystarczająco dużo stworów chce mnie pożreć. A teraz jeszcze ludzie. Cholera. Cholera! Nie chciałbym znowu przez to przechodzić. Nie masz przypadkiem nic do picia? Coś na ukojenie nerwów? Proszę, to powinno pomóc.
Wspaniale. Starcie ze śmiercią sprawia, że wszystko smakuje o niebo lepiej. Ocaliłeś mnie. Uratowałeś. I wiele wiem o historii Magalana, ale... kanibale? Nie słyszałem o czymś takim od mrocznych czasów, gdy... Nie, myślałem, że oni na poważnie mówili. W Tawarze polegamy głównie na tym, czego nauczyliśmy się w przeszłości. Poza tym historia jest bardzo ciekawa. Powinieneś ją poznać. Co tu robisz? Latarnie morskie. Zawsze mnie fascynowały. Kiedyś były prośbą o pomoc. Albo sposobem na udzielenie pomocy. Drogowskazem. Niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, a w forcie doświadczyłem rządów wielu przywódców, jedna rzecz pozostaje niezmienna. Można liczyć wyłącznie na siebie. Dlatego przeszukuję ruiny, odwiedzam latarnie i szukam sposobów na zarobienie kryształków. Sam. Odważnie jak na kogoś w twoim wieku. W moim wieku? Ha! Wiek to bzdura. Nieważne, czy masz zmarszczki, czy nie. Życie jest ciężkie dla wszystkich. Ale nie obraził się. Znam tę ziemię i wiem, że to zły pomysł. Podróżowałem z dwoma złomiarzami. Potrzebowali przewodnika, a ja pomocy. Po drodze napadła na nas grupa kleryków. Nie chciałem z nimi walczyć, bo byli lepiej uzbrojeni. Dlatego uciekłem. Co się stało ze złomiarzami? Oni nie uciekli. Tak to bywa z ludźmi w ich wieku. Myślą, że mogą wygrać każdą walkę. Uważają, że nie powinno się uciekać. Dlatego ja dożyłem tego wieku. Chciałbym tylko umieć biegać tak szybko jak oni. Klerycy mnie dogonili i wzięli w niewolę. Wciąż tu jestem. Zaczekałem, aż się ściemniło. I uciekłem. Chyba myśleli, że jestem za stary, by mnie pilnować. Po drodze zabrałem broń ich przywódcy. No właśnie. Chyba musiałem ich rozzłościć. Teraz ja cię rozzłoszczę. Teraz klerycy na mnie polują. Słyszałeś ich rogi? Dlatego pomyślałem o pójściu do latarni. Chciałem zebrać trochę złomu i wrócić do Tawaru. Kryształki oznaczają bezpieczeństwo. Ale wiesz, co się później stało? Życie tu jest tanie. Daj mi broń kleryków. Dlaczego miałbym to zrobić? Bo przeżyłeś i nie chcesz mnie wkurzyć. Dobra, dobra. I tak jej nie potrzebuję. Wymienimy się. Daj mi kryształki. No a nie, ja oddam sorry. Ci broń kleryków. Klerycy chcą odzyskać broń. Lepiej, żeby była u mnie. Klerycy chcą odzyskać broń. Lepiej, żeby była u ciebie. Masz rację. Zabrzmiało jak sugestia, a nie zastraszenie. Zostanę przy poszukiwaniach złomu. Proszę bardzo, zabierz to. Świetnie. Teraz oświadczenia i broń Volkmara. Potrzebujesz czegoś? Nie, mam wszystko. Nie trać czasu na starca. Interesują mnie tylko historie. A ty chyba nie lubisz ich opowiadać. Co wiesz o Albach? Niewiele o nich wiadomo. Poza historiami o ich atakach. Mógłbyś mi o nich opowiedzieć? Oczywiście. Czy wiesz, dlaczego używają eleksu? Dzięki niemu są silniejsi. Większa siła. Mniejsze zmęczenie i ból. Eleks zmienia ludzi w machiny wojenne, również pod względem psychicznym. Dzięki niemu myślą jaśniej i wyzbywają się emocji, które mogą wchodzić w drogę rozkazom. Czyli nikt nie może się sprzeciwiać rozkazom? Na pewno ma mniejsze szanse. Dlatego właśnie albowie są tak skuteczni. Działają razem i niczego nie kwestionują. Kilku z nich działa w pojedynkę. Wiem tylko tyle. Dzięki. Informacje
zawsze się przydadzą. No i dobrze, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu, w tym momencie moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek, także dzięki wielkie za uwagę. Od przyszłego odcinka po prostu... Znaczy, przyszły odcinek rozpoczniemy sobie jeszcze z rozmową tutaj z nim i przejdziemy na wyspę, aby oddać broń Volkmara. Przy okazji możemy rzucić jeszcze na nią okiem, po prostu, żeby zobaczyć jej statystyki. Broń Volkmara to jest jednak tutaj. Tego przedmiotu nie można sprzedać, tak, bo to jest przedmiot questowy, 54 obrażenia to nie jest, to nic też świetnego, także mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do oceny tego filmu, do komentowania, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Elex. Trzymajcie się, cześć!